Policjanci z Poznania otrzymali informację, że na 159 km w kierunku na Świecko doszło do dwóch zdarzeń drogowych w pobliżu siebie. Jedno z tych zdarzeń to był wypadek z udziałem dwóch samochodów i z tego zdarzenia pięć osób trafiło na badania do szpitala. Z moich informacji wynika, że nie odniosły to osoby poważniejszych obrażeń. Natomiast w drugim przypadku zostało to zakwalifikowane jako kolizja. Tam na miejsce jechali również policjanci ruchu drogowego, żeby pomóc rozładować powstający zator, ponieważ niedaleko miejsca tych zdarzeń są prowadzone remonty, więc to dodatkowo powodowało utrudnienia w ruchu, który odbywał się prawym pasem awaryjnym. Na chwilę obecną te wszystkie utrudnienia związane z tymi zdarzeniami drogowymi już się skończyły i nasza praca na tym miejscu zdarzenia również. Z mojej informacji wynika, że te dwa zdarzenia drogowe nie były ze sobą związane. Musimy pamiętać, że jeżdżąc po autostradzie, zwłaszcza jeżeli zbliżamy się do miejsc, w których są prowadzone jakieś remonty, należy przede wszystkim bezwzględnie przestrzegać ograniczeń prędkości, które na takich odcinkach są wprowadzone. A niezależnie od remontów, jadąc autostradą również pamiętajmy o zachowaniu bezpiecznej prędkości, ale także o zachowaniu bezpiecznych odległości od siebie, ponieważ pamiętajmy, że na drogach ekspresowych i na autostradach możemy poruszać się w odległości, która wynosi połowę naszej prędkości, tak naprawdę połowę obowiązującej prędkości na danym odcinku, czyli w przypadku autostrady, jeżeli możemy jechać z prędkością 140 km, to ta odległość minimalna to 70 metrów, a jeżeli mówimy o obwodnicy Poznania autostradowej, to w tym przypadku ta odległość to minimum 60 metrów. Dajmy sobie szansę na to, żeby w odpowiedni sposób zareagować, jeżeli coś niespodziewanego będzie działo się przed maską naszego samochodu.